Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Środa, 2 października. Spoglądam na nasz redakcyjny kalendarz. Do wyborów pozostało, uwaga, 11 dni. Bierzemy się zatem poważnie za bary wyborcze, kampania wyborcza i przed nami druga debata kandydatów na naszej antenie w formule 1 na 1. Tym razem goście, których specjalnie chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Ważni poznańscy politycy, posłowie Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość, i Rafał Grupiński, Koalicja Obywatelska. Witam Panów serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I dziękuję uprzejmie za to, że przyjęliście zaproszenie do naszej debaty. A dowiedziałem się, że bardzo dawno Panowie ze sobą nie rozmawialiście. Z tych takich ustaleń przed wejściem na antenę, zdaje się 2007 rok, to rzeczywiście kawał czasu. Dzisiejszą debatę nazwaliśmy roboczo starciem tytanów i wcale nie uważam, żeby to było przesadzone określenie. Obaj nasi goście to niezwykle wpływowi cały czas politycy, nie tylko wielkopolscy, ale myślę ogólnopolscy, zawodnicy wagi ciężkiej nawet powiedziałbym. Przypomnę, Tadeusz Dziuba, poseł 3 kadencji, dobrze policzyłem, do niedawna szef poznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, a także między innymi były wojewoda wielkopolski. Z kolei Rafał Grupiński to poseł nieprzerwanie od 4 kadencji Sejmu, w przeszłości między innymi przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, także sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 2010 roku. Jeżeli dobrze liczę, pełni pan nieprzerwanie funkcję szefa wielkopolskich struktur Platformy Obywatelskiej. Tak jest. Poseł Grupiński kiwa głową, potwierdza werbalnie, a zatem wszystko się zgadza. Dopowiem jeszcze jedną ważną rzecz. Tak się ciekawie złożyło, że panowie zajmują drugie miejsca na swoich listach wyborczych. Tak zadecydowały władze partyjne. Zatem mamy dziś debatę poznańskich dwójek, a przede wszystkim polityków, którzy z niejednego pieca chleb jedli. Na razie to ja dużo mówiłem. Zaraz będę panom pomagał w tym, żeby jednak zasypać się trochę argumentami. Odwołuję się zatem do tego panów takiego wieloletniego doświadczenia politycznego. Ja zewsząd słyszę takie opinie, powtarzają je publicyści, dziennikarze, politolodzy, że to będą najważniejsze po 1989 roku wybory w Polsce. No i panowie, zgadzacie się z tą opinią? Ja się zgadzam. Tadeusz Dziuba. Zgadzam się dlatego, że przez 25 lat, licząc od 1989 roku, 26 ściśle rzecz biorąc, kolejne rządy miały taki specyficzny, wydaje mi się, że łatwy do zidentyfikowania profil. Mianowicie ich funkcjonowanie w istocie było w interesie, w skrócie to powiem, zamożnych i wpływowych. Tak zwani zwykli obywatele, szarzy zjadacze chleba właściwie w tej polityce ogólno krajowej, z tego, co w kraju, w naszej ojczyźnie się działo, niewiele mogli korzystać. Po roku 2015 ten paradygmat polskiej polityki nigdy nie wypowiedziany został zmieniony radykalnie i rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę w interesie właśnie zwykłych zjadaczy chleba, politykę proobywatelską, taką, by jak najszersze kręgi społeczne mogły z naszego wspólnego dorobku korzystać. A zatem pytanie, czy wybory teraz dokonywane jak gdyby zaakceptują tą... No właśnie, dlaczego paradygmat? Najważniejsze? Dlaczego? Dlatego, że albo zadecydują o tym, że ten nowy paradygmat będzie kontynuowany, albo wprost przeciwnie, będzie powrót do przeszłości. Rafał Grupiński. Rzeczywiście najważniejszy to czas wyborczy. To są rzeczywiście najważniejsze wybory. I w jednej sprawie z panem Tadeuszem Dziubą się nie mogę zgodzić, mianowicie, że dopiero od 4 lat dba się o tych, którzy dotąd byli pomijani w transformacji, czy w jakichś korzyściach z transformacji, bo przypomnę, że transfery socjalne, jakie my przeprowadzaliśmy, miały charakter nie oczywiście bezpośrednich wypłat finansowych, tak jak program 500+, ale na przykład, kiedy obejmowaliśmy władzę, na polskiej wsi było niecałe 20% przedszkoli, i kiedy kończyliśmy władzę, 70% polskiej wsi miało przedszkola. To były prawdziwe przemiany cywilizacyjne i to była i transfery socjalne, czy też nasze pomysły prospołeczne, jak chociażby roczny urlop macierzyński, urlop tacierzyński, żeby dzielić się odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi. Bardzo wiele rzeczy, które wprowadzaliśmy, piecza zastępcza, mógłbym tu długo wymieniać. One w samym 2015 roku to były 34 miliardy w transferach
socjalnych, społecznych, bardzo pozytywnie oddziałujących na zmiany przedszkole za złotówkę i tak dalej. Więc tutaj po prostu inny charakter był naszej pracy. Bardziej myśleliśmy zawsze o tym, by o węce niż o rybie, prawda? Jak to się mówi w słynnym przysłowiu. Natomiast wracając, dlaczego najważniejsze z innego powodu? Otóż najważniejsze dlatego, że partia pana Tadeusza niestety, ale wielokrotnie złamała polską konstytucję, naruszyła prawa obywatelskie, złamała zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Generalnie rzecz biorąc, naruszyła wolność w ustawie o zgromadzeniach, w ustawie tak zwanej inwigilacyjnej. Bardzo wiele swobód i wolności i sposobu myślenia dzisiaj o państwie przez Prawo i Sprawiedliwość zbyt mi przypomina czasy, w których walczyłem w podziemiu poznańskim z opresją, z ustrojem opresyjnym. W tym znaczeniu, że to nie jest kwestia tylko łamania przepisów, to jest kwestia upartyjniania państwa, czyli takiego podporządkowywania państwa w wielu miejscach, od mediów publicznych przez spółki Skarbu Państwa po takie instytucje, jak ostatnio mieliśmy w przykładniku, gdzie partyjne decyzje w istocie zmieniają charakter nawet całych instytucji, które powinny być niezależne od polityków, chociaż politycy typu Sejm na przykład wybiera tam te osoby, które te instytucje prowadzą. Dlatego to są niezwykle ważne wybory, bez pytania, czy będziemy się zanurzać jakby w tym systemie monopartyjnym, gdzie coraz mniej jest miejsca i oddechu dla ludzi o innych poglądach, czy też zatrzymamy ten proces i przywrócimy pełną demokrację. No to mamy protokół rozbieżności. To bardzo elegancko. Spodziewałem się tego, przyznam. Bardzo elegancko pan nazwał protokołem rozbieżności. No to jest po prostu optyka, moim zdaniem, którą pan poseł zaprezentował, jest optyką mało związaną z takim naturalnym oglądem rzeczywistości, ale po kolei do niektórych przynajmniej elementów się ustosunkuje. To też bardzo elegancko pan nazwał naturalny ogląd rzeczywistości. Tak, to prawda, że były transfery społeczne, no oczywiście, tylko one miały pewien specyficzny charakter, mianowicie można byłoby je porównać do kroplówki, przy pomocy której się podtrzymuje, że tak powiem, funkcjonowanie wspólnoty państwowej. To nie było, że były dwa kryzysy przecież, światowy i grecki w tym czasie? Przecież sfera wykluczeń społecznych, powinniśmy to dosyć dokładnie pamiętać, była ogromna. No i ta kroplówka odgrywała tą rolę, że no jakoś utrzymywała na niskim poziomie tą spójność wspólnotową. Po 15 roku to się zmieniło. Trudno nazwać to, co Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało i wdrożyło, transferami społecznymi. To po prostu jest udział szerokich rzesz obywateli w naszym wspólnym dorobku. Bo przecież na przykład program Rodzina 500+, czy leki dla seniorów, program Leki 75+, to jest wynik naszego wspólnego dorobku. To jest także wynik tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości umiał zapanować nad finansami państwa i ograniczyć sferę kradzieży dokonywanych przez mafię, w dużej mierze mafie międzynarodowe, i w ten sposób do tego wspólnego zasobu to, co wypracowali ludzie w Polsce, zatrzymywać. Więc to nie była kwestia, to co proponowało Prawo i Sprawiedliwość, to nie kwestia transferów społecznych, tylko to kwestia udziału w naszym wspólnym dorobku. To jest właśnie ta różnica. Co zaś do upartyjnienia państwa i ograniczenia swobód obywatelskich, no to właściwie trudno się do tej tezy odnosić. No, demokracja funkcjonuje, ludzie mają prawo zgromadzeń, mogą swobodnie wypowiadać swoje opinie. Wydaje mi się, że ta sfera osobistych wolności się poszerzyła znacznie. Przypominam, jakim represjom w poprzednim okresie na przykład organizatorzy, albo raczej może i uczestnicy marszów doznawali, zwłaszcza w Warszawie. No, pamiętamy zdjęcia z tamtych czasów, więc to są takie tezy nie mające związku z rzeczywistością. Ja powiem szczerze, jako inżynier wykształcony nie bardzo potrafię się do takich bajek ustosunkowywać, bo jestem człowiekiem konkretu.
Ale tak czy siak, jak widać, ta rozmowa ma sens, bo pokazuje właśnie różnice w optyce. Czyli jak dobrze to nazwałem, protokół rozbieżności. Ta, no, okazuje głęboki. Się, że jest, no, jest o czym mówić. Jest rzeczywiście o czym mówić i chciałbym powiedzieć, że niepokojący jest język i to od języka się bardzo wiele rzeczy zaczyna, bo wszystkie złe, powiem, przemiany ustrojowe, chociażby w historii Europy, zaczynały się najpierw od zmian w języku i ten język, chociażby język przyzwolenia na skrajne, często nacjonalistyczne wypowiedzi czy zachowania na ulicach polskich miast, przypomnę umarzanie spraw Rybaka czy księdza Międlara, pod naciskiem dopiero opinii publicznej, na scennych występkach w ogóle wrócono do problemów. To przypomnę Białystok i atak na Marsz Równości. To są, tu naprawdę to nie jest to samo państwo, które było przed rokiem 2015. A chcę też powiedzieć, że nie mamy też równości, jeśli chodzi o nawet naszą kampanię, bo ja co włączam telewizję publiczną, jest jakaś dyskusja publicystów i w rogu tej dyskusji wyświetla się nasze logo na ekranie, a pod spodem jest napisane Platforma Nienawiści. I to przez cały program, niezależnie od dyskutantów, jest wyświetlane na ekranie telewizji publicznej. Jednocześnie 960 milionów dostaje w tym roku wyborczym, podwójnym, telewizja publiczna na taką propagandę przeciwko opozycji. Więc pytam się, gdzie tu są, panie Tadeuszu, te wolności i ta równość? Powiększyła się, poszerzyła się wolność, ale wam, jako osobom, które zajęły państwo w sposób, bym powiedział, bezprecedensowy, jeśli chodzi o reguły demokracji, bo niewłaściwy dla demokracji, mówiąc krótko, jej reguł sposób. Tadeusz Dziuba? Nie ma w Europie przynajmniej takiego kraju, który nie inwestowałby w telewizję publiczną, czyli wspólnotową, i to raczej, i to raczej należy jako zasługę przyznać rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że znajduje pieniądze na telewizję publiczną, do której ma dostęp każdy. Zapraszane są do debat politycznych czy dyskusji społecznych wszystkie strony, różne strony, więc te pretensje są tutaj nieuzasadnione. Natomiast tak bardzo gładko pan przeszedł właśnie nad tą ciemną stroną kwestii języka. Języka, który można nazwać językiem nienawiści, że przypomnę ekscesy i występy liczne chociażby w przestrzeni wirtualnej państwa kandydata, niejakiej pani Yahiry, no, które no, są prostym dowodem na to, że szerzycie państwo niezgodę między Polakami. Żeby z ostatnich dni przypomnieć wypowiedzi skądinąd wybitnego aktora, bardzo przeze mnie ulubionego, pana Jerzego Sztura, który no też w sposób nieuprawniony, lekceważący, by nie powiedzieć obelżywy, się o Polakach wypowiada. To jest przecież człowiek z państwa środowiska. Więc rzeczywiście język jest tutaj problemem, no ale ja na to patrzę w miarę spokojnie. Zawsze. Obaj panowie jesteście nadzwyczaj spokojni. Tak, jest na argument, jakich używacie. Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Z tej choroby państwo się wyleczycie, bo nie zdążyłem dokończyć swojej myśli. Wierzę, że to właśnie się stanie. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, że nie było gorszej wypowiedzi publicznej niż wypowiedź pańskiego prezesa z mównicy pana Jarosława Kaczyńskiego, z mównicy sejmowej, dwa metry ode mnie, bo siedzę z przodu w Sejmie, który pokazując na mnie, na moich kolegów palcem, mówił, że jesteśmy mordercy i kanalie. I proszę mi wierzyć, jeśli takie wzorce są rozpowszechniane i mówi to prezes rządzącej partii, to nie ma usprawiedliwienia dla ataków na drugą stronę, kiedy robi to jedna z najważniejszych dzisiaj osób w państwie i to pod moim adresem osobiście, pokazując na mnie palcem, bo ani ze mnie morderca, ani mam nadzieję nikt mnie nie uznaje za kanalię.
A tak zostałem nazwany przez prezesa Kaczyńskiego. Pan prezes Kaczyński ryba psuje się jest znany z tego, że jest człowiekiem kulturalnym i raczej takim łagodnym w obyciu, bezpośrednim. I pan jako uczestnik tamtego zdarzenia doskonale wie, że okoliczności tego wystąpienia, którego na pewno pan prezes Kaczyński zaraz chwilę potem żałował, tak sobie to wyobrażam, były takie, że po prostu z mównicy sejmowej obrażono osobę, z którą on był szczególnie do dzisiaj jest duchowo związany, czyli jego brata. No więc najzwyczajniej w świecie, mówiąc kolokwialnie, stracił panowanie nad sobą. No zdarza się. I wydaje mi się... Ale kto najbardziej obraża świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? No, Antoni Macierewicz swoją komisją smoleńską, tak naprawdę. 9 lat to już jest teza bardzo zabawna. Nie, to nie jest zabawne. Nie, nie. 9 lat opowieści o zamachach, o skrzydłach, o żyjących, dobijanych z rewolwerów, z pistoletów ludzi, którzy przeżyli katastrofę. Dziesiątki teorii, wybuchy, rząd, puszki z kiełbaskami. Rząd naprawdę polski to wtedy, jest prawdziwa obraza pamięci Lecha Kaczyńskiego. Wtedy w kwietniu, 10 kwietnia wiadomego roku, był obowiązany wszystko uczynić w punkcie wyjścia, by wyjaśnić ten dramat, tą tragedię, która no już od pierwszej sekundy robiła wrażenie porażające. I niestety rząd ówczesny, rząd pana lidera ówczesnego Donalda Tuska, zrobił wszystko, żeby pozbyć się odpowiedzialności za prowadzenie tego dochodzenia. Nie poruszacie tego tematu. Dzisiaj nie macie niestety ponosimy wniosków, tego nic. Konsekwencje po w postaci tego, że dochodzenie w tej sprawie jest niedokończone, a to, co ustaliła czy to strona, czy ta komisja rządowa polska, czy komisja rządowa rosyjska, jest całkowicie niewiarygodne. Szanowni panowie posłowie, bardzo się cieszę, że odbieracie mi trochę chleb, dlatego że weszliście w na tyle dobrą interakcję, że właściwie moja obecność jest tylko taką obecnością, że spojrzeniami pokazuje, kto ewentualnie może ten ułatwione zadanie. Natomiast chciałbym konkretne pytanie zadać tu dotyczące naszego bardziej waszego podwórka. Oczywiście możemy wrócić do kwestii jeszcze ogólnopolskiej, one są ważne, istotne. Natomiast ja bym chciał się dowiedzieć, po tylu latach obecności w polityce, jesteście rzeczywiście bardzo doświadczonymi graczami politycznymi, też ludźmi, którzy byli kreatorami polityki, jako szefowie struktur partyjnych. Z czym konkretnie idziecie do wyborów? Jakie jest wasze kredo? Ja to pytanie zadawałem także tydzień temu Przemysławowi Aleksandrowiczowi Marcinowi Bosackiemu. Oni kandydują do Senatu. Wy, doświadczeni politycy, ten taki wasz konkretny postulat i to, co macie w politycznym sercu. Czy w ogóle w sercu? No, czy może być serce polityczne? Pewnie może. Bardzo proszę. Ale chce pan wypowiedź w wymiarze też takim... manifestu politycznego, dobrze, można dobrze, powiedzieć. To jest pytanie, czy pyta pan bardziej o nasz poznańskie sprawy, czy ogólnie? O to oczywiście też zapytam. Więc Rafał Grypiński. Znaczy, powiem krótko, jeśli chodzi o mnie, jak przez tę kadencję byłem przewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przeżywałem dramat likwidacji gimnazjów, szczególny dramat dla terenów wiejskich, gdzie poznikały te średnie szkoły tak naprawdę w gminach wiejskich, jedyne jakie były. I strasznie tego żałuję, bo to pogarsza start życiowy tej młodzieży wiejskiej niestety. Ale chciałem powiedzieć, że moją w tej chwili pasją i też jednym z naszych najważniejszych obok ochrony zdrowia postulatów jest przebudowa edukacji, ale bez rewolucji strukturalnych, bez już tego typu wywracania wszystkiego do góry nogami, tylko ja jutro będę prezentował w Kinie Muza program odnowy czytelnictwa, który jest ściśle związany z naszą koncepcją odbudowy polskiej edukacji w taki sposób, żeby ona stała się nowoczesna, otwarta, demokratyczna, żeby dzieciaki nie odrabiały lekcji w domu, tylko mogły tam się poświęcić swoim pasjom, hobby, zajęciom dodatkowym. Mamy całą koncepcję związaną z budową Komisji Edukacji Narodowej, złożonej z ekspertów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, która ma odebrać politykom wpływ na programy szkolne. Nie chcemy, żeby ideologizowano programy szkolne i co chwilę, jak się zmienia ekipa rządowa, to się też zmieniało wiele w tych programach. Chcemy, żeby to była Komisja Edukacji Narodowej, taka nowa komisja, która będzie składała raz w roku sprawozdanie przed Sejmem, będzie rzeczywiście ewaluowała też wykonywanie tych programów. Pomysł już pojawiał się w programach. To jest nasz taki program
tak cywilizacyjnie moim zdaniem najważniejszy, bo my musimy zbudować społeczeństwo innowacyjne. My nie możemy mieć tylko centra logistyczne w Polsce, czy fabryki nawet samochodów, które u nas montują inne koncerny, prawda? My musimy też sami zbudować swój przemysł. Premier Morawiecki marzy o Dolinie Krzemowej, ale żeby to zrobić, nie możemy być na ostatnim miejscu w Europie w czytaniu na przykład książek, tak? Nie zależy, czy to są e-booki, czy tradycyjne książki. Więc to jest mój taki zamysł cywilizacyjny niezwykle ważny. A drugi to jest wyższa płaca i to jest bardzo istotny program, bo on dla ludzi wchodzących na rynek pracy daje podwójną korzyść. To znaczy państwo uzupełnia tą najniższą pensję osoby wchodzącej do pracy. Przedsiębiorca, mając osobę niedoświadczoną, ma ulgę o 600 zł, bo nie musi tej płacy od razu dawać wysokiej swoim kosztem, nie wiedząc, jak dobry będzie to pracownik. I ten oczywiście nasze wsparcie dla ludzi wchodzących na rynek pracy, podwyższające ich pierwsze płace, maleje w miarę zbliżania się awansów i zbliżania się do średniej krajowej płacy. No to takie niezbyt motywujące. To jest bardzo motywujące, bo ono zachęca do tego, żeby przede wszystkim nie iść na jakieś tak zwane umowy śmieciowe, nie no, pracować w szarej strefie, tylko rzeczywiście od razu pójść za dobre pieniądze pracować. To dożyłam. Ma pan ochotę zrecenzować te postulaty Rafała Grupińskiego, czy chce pan powiedzieć to, co pan chciałby na tylko jeden krótki komentarz z konieczności. Oczywiście likwidacja gimnazjów była konieczna, ponieważ ten trójstopniowy system uczenia powszechnego, podstawowy gimnazjum, szkoła średnia, bardzo obniżył poziom nauczania i uczynił organizację oświaty dosyć niefunkcjonalną. Stąd był konieczny powrót do tego modelu dwustopniowego, który długie ciągi kształcenia zapewnia. Więc to jest moim zdaniem dosyć oczywiste. Ocena funkcjonowania gimnazjów była powszechnie negatywna na poziomie 70% respondentów o to pytanych w tamtym czasie. Coś zaś do ogólnego spojrzenia na Polskę, no to ja wrócę do swojej pierwotnej wypowiedzi. Ja chciałbym, żeby ten paradygmat polityki polskiej wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości został utrzymany. To znaczy, żeby państwo polskie się rozwijało i bogaciło i żeby w tym rosnącym bogactwie możliwie wszyscy obywatele mieli swój jak największy udział. A trochę konkretniej, gdyby pan to jednak mimo wszystko doprecyzował. W jaki konkretny sposób pan by chciał to robić? No, między innymi poprzez rozszerzanie sfery tych programów, które mają charakter rozwojowo-społeczny. I przypomnę, że w tych krótkich 4 latach właśnie tego typu strategie rząd Prawa i Sprawiedliwości stosował. Jako przykład dosyć standardowy podam właśnie program Rodzina 500+, który najpierw zawierał pewne ograniczenia ostrożnościowe, bo przecież w punkcie wyjścia nie było zupełnie jasne, czy nasza wspólnota państwowa będzie w stanie udźwignąć dostatecznie sprawnie. A gdy się okazało, że to jest możliwe, to ten program został rozszerzony, więc tak sobie to wyobrażam. Ja w Sejmie pracuję w 3 komisjach, ale o 2 tutaj powiem, mianowicie w Komisji Zdrowia i Komisji Obrony Narodowej, więc siłą rzeczy domniemując, że jeśli odnowię mandat, co oczywiście będzie zależało od wyroku wyborców, od woli wyborców, prawdopodobnie w tych 2 komisjach będę też zasiadał. I to jest zatem jest moja optyka. Chciałbym, żeby państwo polskie było państwem zdolnym do możliwie samodzielnej obrony na tyle, na ile to jest możliwe w przypadku kraju średniego, żeby nasza armia była dostatecznie liczna, liczniejsza niż w tej chwili, żeby była doskonale wyposażona jak na nasze możliwości, żeby była związana trwałymi sojuszami z mocarstwem, które to jest jak na razie jedynym mocarstwem na świecie, czyli Stanami Zjednoczonymi. Nie, ja patrzę to, jeżeli pan to odebrał jako... No tak, no to dobrze, to uznajmy w takim razie, że Rafał Grupiński teraz porecenzuje sobie tego urzędu. Tak, skoro tak dwie rzeczy, pan poseł powiedział frazę. Jest tak, że
Poza tym programem 500+, w zasadzie się PiS-owi nic nie udało, tak? Bo miało być 100 tysięcy mieszkań, już teraz w tej kadencji nie mówił Jarosław Kaczyński o 3 milionach jak w 2005 roku, tylko o 100 tysiącach, mówił potem Morawiecki. Oddano 864 mieszkania. To świadczy o skali jakby niepowodzenia. Już nie mówię o tej budowie promu, z którego nawet ten pierwszy nie powstał w polskich stoczniach. I tak można by długo wymieniać, natomiast chcę powiedzieć jednym, że likwidacja gimnazjów i to, co się stało, panie Tadeuszu, to, co się dzieje w szkołach teraz, pracujących do 19, gdzie młodzież przemęczona po 20 sama wraca do domu i dzieciaki, to jest po prostu drama, to jest tragedia, tak? To jest, tam trzeba pamiętać, że tam także sześciolatki już szły do szkół, więc mamy 3 roczniki w jednym roczniku w tej chwili i 6-7-8-latki dawne, tak? I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o gimnazja, oparliście się na danych z początku gimnazjów, kiedy ludzie nie sądzili, że młodzież w tak trudnym wieku dojrzewania da się opanować w szkole. Uważano, że gimnazjum takie 3-letnie może być bardzo problematyczne wychowawczo. Okazało się, że tak świetnie przygotowaliśmy nauczycieli, że oczywiście została jakaś legenda po tych złych gimnazjach niby, ale było 40-40 mniej więcej, jeśli chodzi o zwolenników i przeciwników gimnazjów. Głównie przeciwnikami gimnazjów byli starsi ludzie, którzy w ogóle nie znali, nie pamiętali, pamiętali głównie PRL, tak, i ośmioklasową szkołę podstawową. Ale ja... 70% badań bieżących na temat gimnazjum w tamtych czasach, a to nie są przede wszystkim badania stare, to po pierwsze. Po drugie, to oczywiście jest już wynik świadczący o tym, że to... A to łatwo sprawdzić w internecie, że nasi słuchacze to sprawdzą, jak te dane wyglądały. Bardzo proszę, tego typu opinie no, wykraczały daleko poza jedną kategorię obywateli. A druga rzecz to jest armia i tutaj to nieszczęście z Antonim Macierewiczem i to, co się stało z wyposażeniem w nowoczesną broń polską armię, ze śmigłowcami, które miały być kupione i tak dalej, w te słynne blechołki, które miały zastąpić francuskie karakale, po prostu nic z tego się nie wydarzyło i tu my naprzeciwiśmy mamy dramat, a mamy tylko problem, że Misiewicz, który pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, trafił do aresztu i tak dalej, i tak dalej. Długo ale trafił. Można wymienić. Ale trafił, to prawda. Międzynarodowi eksperci jednoznacznie oceniają, że dzięki powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej bezpieczeństwo Polski i zdolność do obrony Polski się znacznie poprawiła i to jest wielkie osiągnięcie rządu Prawa Wojska i Sprawiedliwości. Powinny podlegać sztabowi generalnemu, a nie ministrowi. Podległość ministrowi jest czasowa do momentu zorganizowania wszystkich brygad. W Komisji Obrony pan powinien to wiedzieć. Panowie posłowie, znowu wkraczam. Jeszcze, jeśli pan pozwoli, proszę, bo tutaj pan poseł odwołał się do tezy nieuprawnionej. Podporządkowanie ministrowi obrony jest czasowe do momentu zorganizowania wszystkich brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie jest ich zorganizowanych 14, więc a jeszcze 2 brakują. Jak to nastąpi, nastąpi też podporządkowanie Wojsk Obrony Terytorialnej sztabowi generalnemu i tu takie rozwiązanie przyjęto od początku, a najważniejsze jest to, co przed chwilą powiedziałem, że międzynarodowi eksperci uważają, że poziom zdolności obronnej Polski nieporównywalnie się dzięki temu zwiększył. Panowie, ze spraw międzynarodowych zejdźmy to się zwiększył, jak my stworzyliśmy armię zawodową. Proponuję, bo to my ją stworzyliśmy. Wejdźmy na grunt poznański, bo to jest to zresztą, co przepowiadał poseł Grupiński. Konkretne postulaty, gdzie w tym wszystkim jest w pańskich programach Poznań? Mówi się o tym, że Poznań nie ma szczęścia do polityków. To znaczy się w tym sensie, że nie za wiele da się z centrali załatwić dla Poznania, niezależnie od tego, jaka by to była formacja polityczna, to stolica Wielkopolski czy przyległości na tym cierpią, więc jakie panowie macie propozycje, jeśli chodzi o to, żeby przekonać do siebie poznaniaków? Konkretne. No jeśli chodzi o nasz program Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj mieliśmy w tej sprawie konferencję, zresztą korzystamy z poznańskiego programu dla seniorów. To znaczy przenosimy te rzeczy, które tu realizujemy, nasz samorząd i Platforma i Koalicja Obywatelska w samorządzie miasta, przenieśliśmy
in extenso w dużej części do naszego programu ogólnopolskiego jako postulat na przyszłość. Zresztą niektórzy samorządowcy odwiedzali Poznań, nawet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, żeby zapoznać się z naszymi tutaj metodami pracy, bo my tworząc nie tylko złotą rączkę, tego typu pomoc, prawda, dla seniorów, ale także taksówkę do lekarza specjalisty, czy do odwiedzenia cmentarza dla osób, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się, tworząc bardzo wiele także takich rzeczy, jak na przykład dowierzenie przynajmniej raz w miesiącu zamówionych książek z biblioteki i odebranie przeczytanych od seniorów, którzy są niesamodzielni, już nie na tyle sprawni, żeby sami odwiedzić filię biblioteczną. To są wszystko rzeczy, z których my w ogólnopolskim programie czerpiemy wzór. To są poznańskie rzeczy, które tu realizujemy dzięki specjalnemu call center dla seniorów i tutaj bardzo dużo się... z Poznania. A co dla Poznania w takim razie? A dla Poznania, my bardzo dużo realizujemy, ponieważ rządzimy Poznaniem, rządzimy Wielkopolską. Mówię tu o Platformie, więc ja na przykład jako człowiek kultury dzisiaj jestem najszczerzej przejęty dwiema rzeczami. Po pierwsze budową Teatru Muzycznego i planem budowy Filharmonii. To jest dla mnie niezwykle ważne, bo Filharmonia Poznańska nie ma swojej siedziby. I to z tym po prostu... Dziś ogłoszono, że będzie to prawdopodobnie stadion imienia I to genialnie, bo to będzie w pięknym terenie zielonym, wyciszonym, blisko Warty, takie miejsce, gdzie ta muzyka rzeczywiście będzie pięknie rozbrzmiewać. Natomiast druga rzecz to jest to, co zaproponowałem marszałkowi, mianowicie budowa szlaku pracy organicznej w Wielkopolsce. Edukacyjnego, ale też turystycznego szlakiem pracy organicznej, czyli rewitalizacja wszystkich miejsc, tych, w których pracowali Szczaniecka, Karol Macikowski, Mierzyński, ksiądz Wawrzyniak, prawda, Cygielski, żeby stworzyć z tego w całej Wielkopolsce organizację, taki szlak na wzór szlaku piastowskiego, czyli początków państwa polskiego, by Wielkopolska się potrafiła pochwalić swoją polityką historyczną, swoją przeszłością. I to jest jedna z tych idei niezwykle ważnych, ale jak rozumiem, będziemy współpracować w sprawie na przykład, nie wiem, budowy szpitala klinicznego, bo miasto przekazało teren pod ten szpital. Teraz od rządu zależy, czy to 1,5 miliarda się znajdzie na jego budowę. Z tego, co budowę. Wiem, to te pieniądze już gdzieś tam są. No, w budżecie ich nie ma, także na razie są w obiecankach. Ale są obiecane. Są obiecane, powiedziane. 1/3 tych środków. Głośno. No właśnie. Poseł Tadeusz Dziuba, pański. Powiedzieć i przypomnieć, że aglomeracja poznańska, także po części województwo wielkopolskie, od 30 lat znajduje się w rękach władzy politycznej skoncentrowanej w dzisiejszej Platformie Obywatelskiej, wcześniej w środowiskach, które poprzedzały Platformę. A w tym właśnie okresie aglomeracja poznańska niezwykle podupadła, co łatwo widać, porównując tą naszą aglomerację z aglomeracją wrocławską. Więc to, co jest niezwykle potrzebne nam, Poznaniowi i otoczeniu Poznania, to są wszelkiego rodzaju rozwojowe propozycje. To, na czym w związku z powyższym warto się skupić i nasi posłowie się skupią wraz z naszym rządem, to są inwestycje związane między innymi z poznańskim węzłem kolejowym, który, przypomnę, jest drugim co do wielkości węzłem kolejowym w Polsce po warszawskim. Potrzebne tutaj są i dzisiaj już częściowo są wykonywane dodatkowe tory na różnych kierunkach, dodatkowe perony. Trzeba przystosować obwodnicę tak zwaną towarową Poznania do ruchu pasażerskiego po to, żeby uruchomić tak zwane PKO, czyli Poznańską Kolej Obwodową, która może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju Poznania. Mało tego, w dużej mierze rozwój Polski jest uzależniony od tego, czy uda nam się stworzyć centralny port komunikacyjny, ale funkcjonowanie centralnego portu komunikacyjnego ma sens tylko wtedy, kiedy jest on skomunikowany z wszystkimi dużymi ośrodkami w Poznaniu, co oznacza, że będą wielkie inwestycje kolejowe, między innymi
z tego powodu wraca pomysł realizacji tak zwanej kolei wielkich prędkości albo kolei Y, która tutaj do Poznania i dalej do Berlina będzie docierała, co oznacza kolejne inwestycje konieczne w Poznaniu, między innymi stworzenie na południu Poznania specjalnego dworca dla kolei szybkich prędkości. To jest wszystko perspektywa kilkunastu lat, ale kiedyś trzeba zacząć i część z tych inwestycji kolejowych już jest realizowana. Druga rzecz niezwykle ważna już dla samego, która jest ważna dla samego Poznania, to jest sensowne zagospodarowanie tak zwanych wolnych torów. To jest 100 hektarów w tej chwili zupełnie nieużywanego terenu, który może być takim miastotwórczym obszarem nowym i żeby uzyskać odpowiedni efekt, to niezwykle ważne jest, by podmioty polskie publiczno-prawne były tutaj inwestorami, no, między innymi takie jak PKP, spółka akcyjna lub inne podmioty, na przykład PKP Nieruchomości. Więc to jest, o to wszystko trzeba zadbać i to wypracować. A jeszcze jedno, prawdą jest, że pod względem inwestycyjnym zaniedbane jest środowisko akademików związanych z medycyną. Ja sam 3 lata temu się zaangażowałem w promocję powołania tutaj, stworzenia w Poznaniu centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego, który miałby zastąpić 2, może 3 stare szpitale funkcjonujące w starej bazie budynkowej, już tak dzisiaj zupełnie niedostosowanej do potrzeb nowoczesnej medycyny. No i ten projekt się właściwie już zrealizował. Dzisiaj właśnie pani minister Emilewicz na inauguracji roku akademickiego w Akademii Medycznej zapowiedziała, że pieniądze, około 0,5 miliarda złotych na pierwszy etap tej inwestycji zostanie przeznaczone. Panie, w ciągu najbliższych 5 lat oczywiście. Po pierwsze, teraz może pan zapaść poznańska. No, przepraszam, już kiedyś mieliście w PiS-ie takie hasło, panie Tadeuszu, Polska w ruinie. Otóż w Poznaniu pan patrzy na przez nowy paradygmat, czyli jakby wspieranie tych, którym się najtrudniej wiedzie. W Poznaniu dzisiaj mamy najniższe w historii bezrobocie, najniższe w kraju, bo tylko 1%. Więc to są rządy Platformy Obywatelskiej w mieście Poznaniu. To po pierwsze, tak? To jest, akurat, bo my przyciągamy inwestorów. Niskie bezrobocie jest rezultatem bardzo sprawnej polityki ekonomicznej. Ale rządu. Błagam. No, tak. Błagam. No, żadnych inwestycji przez 4 lata, nawet na instytucje kultury minister Gliński nie dał pieniędzy, bo rządzi w Poznaniu Jaśkowiak. Więc proszę mi opowiadać, trochę też że... i prezydent Jaśkowiak nie zawsze nawet chciał 300 tysięcy współpracować marcie zabrał z budżetem centralnym, bo to też jest... Nie. Ale wracając teraz do konkretu. Nie ma nic wspólnego bezrobocie w Polsce generalnie. Bezrobocie w tak, Polsce generalnie pan, jest ale wie pan, jakie jest na Podkarpaciu, niskie, gdzie właśnie, rządzicie od lat bezrobocie? To tak właśnie wysokie? Dlatego, że Polska jest na ścieżce rozwojowej. No więc, i to jest na ścieżce jest rozwojowej od 2016 roku właśnie, więc to ciekawe, trzymajmy to się faktów. Nie, panie Jarze, jak się, bo nie można oszukiwać słuchaczy. To znaczy, myśmy przez 8 lat w PKB jak rosnąco na te 8 lat, wypracowaliśmy 24% PKB, kiedy Europa średnio 2,5%. Generalnie było wiele krajów, które miały, nawet Niemcy miały przez parę lat minus 1,5% nawet, jeśli chodzi o PKB, ze względu na kryzys światowy, gospodarczy, a potem grecki. I to Polska podtrzymywała wtedy w ogóle rozwój na plusie Europy, tak? Swoim wysokim PKB, który myśmy wypracowywali. Więc proszę nie mówić, że nagle w 2016 roku coś się zaczęło. Bo się nie zaczęło, bo korzystaliście z owoców naszej pracy także. W 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się na programy społeczno-rozwojowe, które bardzo wzmocniły funkcjonowanie naszego rynku wewnętrznego. A to spowodowało... To tylko tą jedną kwestię, niech dopowiem. To spowodowało to, że gospodarka zaczęła funkcjonować na wyższych obrotach. I to jest wracając rzecz, o której kwestii, ekonomiści ja mówią powiedzieć zupełnie spokojnie nie, i otwarcie. Proszę wybaczyć, ale ja zarządzałem dużymi firmami, naprawdę na gospodarce się znam, mimo że jestem polonistą. Jeśli chodzi o kwestie poznańskie, po pierwsze,
Ja już sporo lat temu z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem prezentowałem na Starym Dworcu Głównym w Poznaniu koncepcję rewitalizacji tego nowego przeznaczenia i tak dalej. Minęły 4 lata, nic w tej sprawie PKP nie zrobiło, pod zarządami już obecnego ministra i obecnego rządu. Teraz nagle się pani Emilewicz pojawia na Dworcu Głównym z jakimiś koncepcjami. No, sorry, ale tak się nie postępuje. Po drugie, jeśli chodzi o wolne tory, to ja przekonałem swego czasu zarząd PKP, żeby znaczna część tych terenów została przekazana do miasta. Tak dzięki temu można dzisiaj tam te inwestycje robić. 3 lata temu oglądałem już plan, pierwsze plany w Poznańskim Biurze Architektury, jak miałby być ten teren zabudowany, więc nie ma co tutaj wpychać jakichś zewnętrznych podmiotów publiczno-prywatnych, bo my po prostu te koncepcje mamy. Po trzecie, chciałbym powiedzieć, że bardzo wiele rzeczy się wydarzyło dzięki nam, pozytywnych dla miasta. Na przykład moje osobiste, wieloletnie starania spowodowały, że Międzynarodowe Targi Poznańskie zostały skomunalizowane i przekazane miastu Poznań przez ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego. Nie mówiąc już o innych rzeczach, które starałem się, typu zdobyte pieniądze na budowę nowego budynku Biblioteki Raczyńskiej. Więc myśmy naprawdę bardzo wiele zrobili i nic się nie zaczęło w 2016 czy tam 15 roku, panie Tadeuszu. To Tadeusz, ja Zióba, tylko skomentuję kwestię inwestycji kolejowych. Pan A kolej pan metropolitalna, poseł, kto ją rozwija? Poseł, marszałek z Platformy. Pan poseł był uprzejmy powiedzieć, że nie prowadzono żadnych inwestycji w naszym węźle kolejowym. To ja jeszcze raz przypomnę, że jest to drugi najwyższy, największy węzeł kolejowy w Polsce. I oczywiście były tu potrzeby intensywnych działań inwestycyjnych. Wybudowano trzeci tor na kierunku zachodnim. To właśnie w tych ostatnich latach. W tej chwili buduje się nowy peron. Bo go brakuje, bo peronów, tak zwanych krawędzi peronowych brakuje w Poznaniu przy tym ogromnym ruchu. I to są wszystko inwestycje prowadzone w ciągu ostatnich 4 lat. No to jest ledwo początek. Jak to wygląda? To jest ledwo początek. Marszałek tego całego rewitalizacji toru do Piły, a wasi ministrowie przyjeżdżają i się ogrzewają przy pracy zarządu województwa. Ja mówię o inwestycjach prowadzonych przez spółki kolejowe, państwowe, a nie o tym, co robi marszałek, więc proszę nie mieszać tutaj materii. To oczywiście, co w tej chwili w ciągu 4 lat zrobiono, to jest tylko początek szerszego zamiaru, o którym wspomniałem poprzednio. No, zakres inwestycji potrzebnych... Wszystkie dobre zamiary będziemy kontynuować. Zakres inwestycji potrzebnych do tego, by węzeł kolejowy pełnił swoje funkcje, poznański węzeł kolejowy pełnił swoje funkcje tak, jak tego oczekują pasażerowie, jest tak duży, że wymaga to po prostu czasu. Panowie, kończąc, ja zapytam, znów odwołując się do waszego doświadczenia i też pewnie wypowiedzi różnych, na jakim polu rozegra się bitwa o głosy wyborców? To będą kwestie służby zdrowia, płacy minimalnej, czy na przykład choćby obyczajowe, związków partnerskich, bo te wypowiedzi krążą też mocno, dużo było wypowiedzi na ten temat. To jest także postulat, który jest zawarty w programie Platformy Obywatelskiej. Co zadecyduje o woli wyborców? Myślę przede wszystkim, że zadecyduje kwestia oceny dotychczasowych 4-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. To pytanie, na ile ona będzie krytyczna po licznych aferach, jakie się wydarzyły w ostatnich, chociażby nawet w tym roku, poczynając od samolotu Kuchcińskiego, a kończąc na domu schadzek u pana prezesa NIK-u. Wydaje mi się, że to jest pytanie też o to, czy i w jaki sposób obietnice typu 4000 płacy minimalnej wpłyną na zachowania wyborców, bo na przykład emeryci mogą sobie powiedzieć zaraz, to nawet jak będzie 13 i 14 emerytura w roku wypłacona nam dodatkowo, to my przy 4000 płacy minimalnej znajdziemy się na poziomie najwyżej 60% płacy minimalnej. Czyli staniemy się, spadniemy do strefy biedy tak naprawdę w stosunku do płacy minimalnej, bo dzisiaj średnia emerytura jest na wysokości płacy minimalnej. Więc pytanie jest, bo się jedno rzeczy obiecuje, o całych grupach typu nauczyciele, czy ochrona zdrowia, czy właśnie emeryci się zapomina. A nie da się podnieść do 4000 płacy minimalnej, jeśli się nie podniesie wszystkich płac i emerytur o tyleż samo co najmniej, tak? A to już na to pieniędzy nie wiem skąd byście Pan poseł wzięli. Zgodnie z obyczajem swojego środowiska jest wyspecjalizował się w rysowaniu czarnych scenariuszy na przyszłość, ale z główną pańską tezą się zgodzę, że wydaje mi się rzeczywiście,
że w dużej mierze decyzje wyborców będą wynikały z oceny minionego czterolecia. I jak pokazują badania, na przykład w grupie osób najmłodszych, w grupie najmłodszych wyborców 18-24 lat, w przedziale 18-24 lat, ta ocena jest bardzo wysoka, bo po przypomnę, państwo pewnie znacie te badania, że w tej grupie wyborców aż 50% ocenia rządy Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie. Mhm. Pan, proszę, już... mamy jeszcze 2 minuty, możemy jeszcze się panowie pokłócić. No, ale wydaje ładnie, mi się, że akurat jak robicie to od początku audycji. W tej grupie wyborców, tu rzeczywiście, mam nadzieję, że to, co my proponujemy, zarówno jeśli chodzi o kwestie edukacji, jak i kwestie wyższej płacy, że te programy dotrą. My oczywiście nie mamy telewizji publicznej, nie mamy innych mediów publicznych, nie jesteśmy w stanie zbudować takiego strumienia propagandy. Wszystkie media są publiczne, bo pewnie także te, które mają koncesję. Tak, ale te, które mają koncesję, czyli media prywatne, one... Ja zrobiłem, nie wiem, z 10 konferencji na tematy kulturalne, o kulturze na przykład w Sejmie. Proszę mi wierzyć, media komercyjne w ogóle nie podejmują tego rodzaju tematu. Nie podejmują, ale wystarczyła jedna pańska wypowiedź o związkach partnerskich i cała Polska. Tak, ale pocięta jak odpowiednio. Długa i szeroka. Odpowiednio pocięta, przycięta, do tego nagrana przy pomocy środków służb specjalnych, więc... Powrócił pan do spraw obyczajowych. No, tak, dzisiaj 40% dzieci nie stało się to przedmiotem naszej rozmowy. Trzeba o tym pamiętać. Na zakończenie można powiedzieć, że Polacy są bardzo uczuleni na tą problematykę. Polacy z natury rzeczy są przywiązani do polskiej tradycji. Ale to politycy PiS są przede wszystkim uczuleni. I w związku z powyższym ten aspekt też nawet może być 30 parę procent powodem dokonywania wyboru, partnerskie. Bo Prawo i Sprawiedliwość odnosi się z szacunkiem do naszej tradycji. Panowie, ile... Myślę, że wasz elektorat, panie pośle, się szybciej zmienia, niż wy się potraficie zmienić. Bardzo krótko. I w tym jest nadzieja. Arytmetycznie, po matematycznemu, ile mandatów obstawiacie dla swoich ugrupowań w Poznaniu? Tylko o Poznań pytam. Jeśli chodzi o nas, nasz cel jest 7 mandatów, ale myślę, że gdyby Lewica zdobyła 1 mandat, to wtedy będziemy mieli 6. Taki jest cel. Realny, ja postawiłem sfera... naszym ludziom w koalicji. A PiS prawdopodobnie będzie miał 3, jak dobrze PiSowi pójdzie. Mam nadzieję, że nie, a tak dobrze aż nie pójdzie. To jest dosyć zaskakująca prognoza pana posła. Wydaje mi się, że nie studiował pan prognoz analityków. Prawo i Sprawiedliwość na pewno będzie miało w naszym okręgu 3 mandaty, a nie jest wykluczone, że będzie miało 4. A Platforma? Platforma co najwyżej 5 mandatów w naszym okręgu. A Lewica? Lewica 2. A o wszystkim i tak, proszę państwa, zadecydujecie wy już 13. Tak jest, wyborcy zadecydują. 13 października przy urnach wyborczych. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziś debatowaliśmy w gronie poznańskich dwójek, ważni politycy regionalni, Rafał Grupiński, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska. No błagam, tak, dziękuję bardzo. Przepraszam, ale no cóż, dużo tej polityki, to już się ma prawo mi zacząć mylić. Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość, to prawdziwe Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru. 1 na 1.